Czy on, ona tęskni? Czy twoja osoba ukochana tęskni za tobą? Zobaczmy, co pokażą dzisiaj karty. Witam, kochani, wszystkich serdecznie w ten słoneczny dzień i zapraszam do wróżby miłosnej. Kochani, dziękuję, że jesteście znów u mnie. Cieszę się, że są też nowe osoby tutaj, które znalazły mój kanał. Proszę, zasubskrybujcie koniecznie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, by dostawać codzienne powiadomienia od YouTube'a o premierkach i nie przegapić żadnych wróżb kolektywnych tutaj na moim kanale. Proszę Was o więcej komentarzy, czy te wróżby moje rezonują, bym miała od Was feedback. I bardzo proszę również o lajki z kciuczkiem w górę, by kanał się rozwijał, tak jak do tej pory. Dziękuję Wam. Oczywiście wszystkich zatroskanych, zagubionych zapraszam na wróżby indywidualne, które odbywają się za pomocą Waszych dat urodzenia i zdjęć. Jeśli nie umiecie podjąć jakiejś decyzji, macie dylemat miłosny lub inne tematy jak finanse, praca, kariera, przeprowadzka, wynajem nowego mieszkania lub kupno mieszkania, sprawa sądowa, proszę, napiszcie do mnie, a ja odpiszę Wam o warunkach wróżby indywidualnej. Zapraszam serdecznie. I teraz, kochani Państwo, zabieramy się do dzisiejszej wróżby. Czy osoba Twoja ukochana, o której myślisz, za Tobą tęskni? Mam dwie talie tarota dzisiaj. Pierwsza talia, to znaczy dwie talie kart, nie tarota, ponieważ pierwsza talia to jest tarot, tarot mistycznych momentów. A druga talia to nie jest tarot, tylko karty Lenormanda, Dreaming Way, czyli droga marzeń. Lenormand taki bardzo bajeczny, nowy. Więc wybierzcie sobie, którą grupę wolicie, czy karty tarota, czy karty Lenormanda. Pierwsza grupa tarot, druga grupa Lenormand. Jeśli nie umiecie się tak zdecydować, to macie jeszcze obelisk w pierwszej grupie, kwarc górski i obelisk czerwony w grupie drugiej. Natomiast jeśli naprawdę nie wiecie, jak się zdecydować, to wysłuchajcie po prostu dwóch grup. Być może te karty nawet tarota z Lenormandem się uzupełnią i być może dodadzą coś nawet do Waszej historii, więc zapraszam najlepiej oczywiście do wysłuchania całej wróżby. Natomiast dla kochanych widzów, którzy uwielbiają wybierać zawsze sobie talię lub grupę, zapraszam do wyboru. I zaczynamy, kochani, od talii tarota. Grupa pierwsza. Czy osoba ukochana tęskni za tobą? Czy osoba ukochana tęskni za tobą? Oczyszczę karty. Czy osoba ukochana tęskni?
Czuj sobie, kochana, tęskni. Czuj sobie, kochana, tęskni. Dobrze, już w przełożeniu, kochani. W przełożeniu kart widzimy 5 buław. 5 buław, kochani, to jak widzicie tutaj konflikt, rywalizacja. Widzimy tutaj wielu mężczyzn, wiele osób, tak? 5 buław to poczucie rywalizacji. Być może Wasza osoba ukochana ma więcej osób do wyboru, nie wie na co się zdecydować, brak decyzji. Być może Wasza osoba ukochana myśli, że Wy macie więcej osób do wyboru, że nie jesteście wierne, że się bawicie. I tutaj jest pewna jakaś nieufność. Widzicie, że tutaj kobieta właściwie, ale to nie ma z płcią nic wspólnego. Tutaj jedna osoba ma wielu kandydatów, wielu pięknych, przystojnych, eleganckich mężczyzn i wybiera tego jednego. Ale ma w sobie konflikt. Nie jest pewna, kogo wybrać. Także być może postrzega Was w tej chwili partner, że nie umiecie się zdecydować, lub on. Czyli ta osoba ukochana, nie umie się zdecydować. Myśli o Was, owszem, ale ma więcej opcji do wyboru. Więcej być może tutaj kandydatów, rywalów, rywalek, kandydatek się o niego zabiega. 7 monet mówi o wyczekiwaniu na rezultaty po posianych ziarnach w tej relacji. Czyli on jest pasywny, nie robi nic, tylko czeka. Czeka, co się wydarzy, co się stanie. As buław widzi tutaj szansę. Chce właściwie ukierunkować teraz swoje działania, ponieważ widzi szansę, że coś się z tego może tutaj rozwinąć. I 7 buław. No dużo mamy buław, kochani. 7 buław, czyli as buław, 7 buław, tak? 7 buław to siedzi na razie pasywny i wyznacza swoje granice, ponieważ nie chce być znów zraniony. Być może ma właśnie tutaj więcej do wyboru lub nie ufa Wam. Czy go nie odrzucicie? Czy go w ogóle wybierzecie, tak, na partnera? 7 buław to on siedzi w dobrej pozycji, ma swoje życie i nie walczy wcale o tą relację aktywnie. Nie walczy, tylko siedzi tutaj, widzicie, ogrodzony swoimi, nie wiem, jakby w klatce i czeka. Patrzy, obserwuje, owszem, chce tutaj mieć nową szansę, czeka na rezultaty rozwoju tej relacji, ale jest pasywny. Na razie z dystansu jakby i w bezpiecznej pozycji obserwuje, co się może tutaj jeszcze wyłonić. 7 kielichów i 10 mieczy. Wow. Czyli 7 kielichów, kochani. Owszem, tęskni i myśli. To fakt, wspomina również, tak? Ale ma dużo wspomnień, marzeń, sentymentów, ale jakby miał więcej właśnie tutaj do wyboru i nie umie podjąć decyzji, czego sam chce, z kim chce być, czego on chce. Nie umie podjąć tej decyzji. I tutaj 7 kielichów i 5 buław to podobna karta totalnego niezdecydowania, tak? Nieumiejęcia podjęcia decyzji i też rywalizacji. Więcej mamy tutaj kandydatów do wyboru. I 10
Mieczy mówi, że on myśli tutaj bardzo, bardzo intensywnie o tym, co ma zrobić na poziomie głowy, bardzo tutaj w głowie jakby, tak, nie uczuciowo, tylko głową, na poziomie właśnie mentalnym i zastanawia się, ale też to go przygniata. Nie może się jakby zdecydować, nie wie, co chce. Wie, że coś dobiegło końca, że coś być może się zakończyło, posypało, skończyło, zablokowało. Jest smutny z tego powodu, ma lęki, dużo myśli, dużo wspomina, nie wie, co zrobić. Takie mi się tu emocje pokazują. I 8 kielichów. 8 kielichów, kochani, to karta rozstania, odejścia, zostawienia uczuć i emocji, które nam nie służą. Czyli za dużo jest między wami też niejasności. 8 kielichów to to, że on emocjonalnie, mentalnie odszedł już od tej relacji, oddalił się. I jakby boi się wrócić, żeby nie być znów zranionym, oszukanym, zdradzonym. Nie umie się też zdecydować, nie wie sam, czego chce. Jest tutaj karta odejścia. 8 kielichów to również odejście od tych uczuć, od emocji. I słońce i księżyc, czyli dużo tajemnic, które są ukryte pod osłoną księżyca, pod osłoną nocy. Za dużo jest między wami spraw nieklarownych, trudnych, które go przeciążają. Dlatego on tutaj mentalnie odchodzi w swoją stronę, robi po prostu swoje. Ale myśleć myśli o was, natomiast brak decyzji, brak akcji, brak energetycznego działania, tak? Aktywnego działania w waszą stronę. Bardzo dużo pasywności i to wychodzi mi już od 2 dni. Taka bardzo duża pasywność. Brak zdecydowania. Dziękuję grupie pierwszej. I zapraszam grupę drugą. Grupa druga wybrała karty Lenormanda i obelisk czerwony. Czy osoba ukochana za tobą tęskni? 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 Czy osoba ukochana tęskni? Czy osoba ukochana tęskni? O, tutaj jest dużo lęków znowu, ale tęskni, tak, jest miłość, są uczucia miłosne. Zobaczcie, jaka karta w temacie. Na spodzie ta osoba czuje miłość, czuje emocje, których się boi. Równocześnie ma bardzo duże lęki, tak?
i te lęki nie pozwalają być może rozwinąć się tej relacji. Ale uczucia miłosne, miłość, tęsknota jest na pewno, ponieważ karta miłości nam tutaj jasno wyszła w temacie. Więc tak, idźmy po kolei, kochani Państwo. Ta osoba będzie tutaj chciała mieć akcję, czyli w przeciwieństwie do pierwszej grupy, w drugiej grupie jest akcja, jest wiadomość, jest pisanie wiadomości, chce ta osoba harmonii, pogodzenia się, chce pięknej atmosfery, chce seksualności, zbliżenia, myśli o Tobie. Ty jesteś tutaj osobą pytającą, lady, czyli Ty tutaj jako osoba pytająca występujesz w jej myślach, wspomnieniach, tęskni za Tobą, tęskni za pięknym czasem, harmonią, balansem, za taką rodzinną atmosferą, za seksem, za piękną, intymną romantycznością. I tutaj będzie ta osoba aktywnie pisać. Pisać i będzie chciała, by się wyleczyło, wszystko uleczyło między Wami, rozrosło. Wszystkie jakieś złe sprawy, które się ewentualnie wydarzyły, kryzysy, by się wyleczyły w taką piękną, tutaj widzicie, bujną znowu relację, która będzie silna, zdrowa. I tu ta osoba szuka rozwiązania, czyli mamy klucz, czyli szuka rozwiązania, byście Wy się otworzyli na nią, ona się chce otworzyć na Was, by otworzyć nową szansę, nowy rozdział, nową próbę podjąć, nowe kroki, nowy początek tej relacji. Natomiast ta osoba ma tutaj na pewno dużo lęków w głowie, ponieważ dużo było strat, wie ta osoba, że dużo straciliście, nie wiem, poprzez być może jakieś, nie wiem, czy odległość geograficzną, czy kłótnie, dyskusje, inne mniemania. I tutaj ta osoba boi się też tej miłości. Jakby bała się całkowicie otworzyć na tą miłość, tak? Pomimo tego, że chce, że będzie tutaj próbować leczyć, ale jest tutaj też troszeczkę, nie wiem, no, przelękniona, czy boi się wejść w tą głębszą sferę, tak? I blokuje być może coś. Blokady tutaj są widoczne, wyczuwalne. Lęki, blokady, które nie dają się rozwinąć tej relacji lub przeszkadzają rozwojowi tej relacji. Być może chodzi też tutaj w pierwszym rzędzie o wielką, silną chemię, seksualność do Ciebie, osoba pytająca. Tak? Duża seksualność i tutaj będzie jednak akcja, czyli będzie aktywność tej Twojej osoby ukochanej, by zacząć tutaj jeszcze raz coś. Takie były dzisiaj czytania dwóch grup. Dziękuję serdecznie. Zapraszam na mój kanał jeszcze dzisiaj. Zapraszam również jutro. Oczywiście wszystkich codziennie zapraszam na mój kanał, na różne inne tematy i wróżby. Rozkłady na tydzień, karty anielskie. Chciałam jeszcze przekazać, że jutro w poniedziałek jest pełnia księżyca i o 19 godzinie będzie live wróżby na żywo, od 19 wchodzę z wróżbami live. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie i chciałam jeszcze wspomnieć, że jutro na pełnię księżyca przyciągamy miłość, dobrobyt i szczęście. Także jutro jeszcze puszczę Wam rytualik na pełnię księżyca, czyli pełnia księżyca. Zapraszam w poniedziałek z okazji pełni na wróżby na żywo na moim kanale o godzinie 19 i na rytuał, który pojawi się tutaj w filmiku. Więc subskrybujcie mój kanał, byście nic nie przegapili, byście dostawiali powiadomienia od YouTube'a. Proszę zasubskrybować z dzwoneczkiem u góry. Wtedy YouTube Wam wyśle powiadomienie o moich rytuałach, wróżbach live, filmikach. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Życzę słonecznego dnia i do usłyszenia już wkrótce.